Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w ten niedzielny poranek, w kolejnej aktualizacji Bitcoina. W dniu dzisiejszym, jak zawsze, rzucimy sobie okiem na perspektywę krótkoterminową. Porozmawiamy również tutaj o perspektywie długoterminowej. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania do samego końca. Zanim zaczniemy, jak zawsze, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. I jak zawsze, wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje prywatne przemyślenia. I wideo ma charakter edukacyjny i informacyjny. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy sobie do Bitcoina. Tak na dobrą sprawę jesteśmy w podobnym punkcie, w którym byliśmy w ostatnim odcinku. W ostatnim odcinku tutaj nakreśliliśmy sobie tą perspektywę niedźwiedzią, tak? Czyli tutaj tą w przypadku odrzucenia na tym poziomie, na tym kluczowym poziomie 21 900 oraz tą perspektywę prowzrostową, tą byczą w momencie, kiedy udałoby się Bitcoinowi przebić i zamknąć ten, ponad tym kluczowym poziomem 21 900. Ok? Na chwilę chciałbym usunąć tą perspektywę tutaj prospadkową, gdyż jak widzicie, no teoretycznie wygląda na to, że jednak będziemy starali się tutaj nałożyć ten impuls, tak? Warto podkreślić, że w obecnej chwili mieliśmy jeden top tutaj, drugi top tutaj, no i niejako staramy się przebić i zamknąć powyżej tego kluczowego poziomu 21 900. Tak naprawdę od tego poziomu wszystko zależy. Ten poziom zdeterminuje, czy my będziemy nastawieni prowzrostowo, czy będziemy nastawieni na spadki. Ok? Myślę, że jak sobie zobaczymy, no tutaj na tej godzinówce, to tak naprawdę tych uderzeń o ten poziom tutaj to był multum. Jak sobie zobaczymy tutaj z perspektywy 4 godzinówki, no to na dobrą sprawę zobaczycie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uderzeń, tak? 9 prób przebicia tego poziomu. Także ewidentnie widać, no, że Bitcoin tutaj w obecnej sytuacji ma bardzo duży problem, no, żeby się zamknąć powyżej tego tutaj poziomu, tak? Że wróćmy sobie na chwilę na tą jedną godzinówkę. I teraz tak, co chciałem Wam pokazać. Jak sobie rzucimy okiem tutaj na nasze RSI i na nasze stock RSI, to zobaczycie, że ta nasze stock RSI no jest tutaj na ziemi, na tej jednogodzinówce. Nasze RSI jest poniżej tej linii 43, ok? Ja tutaj na tym interwale krótkoterminowym szukałem kluczowego punktu na RSI, który determinuje po raz kolejny wzrosty i spadki, tak? Jak się odbijacie od tego poziomu 43,69, to bardzo często schodzicie w dół, tak jakbyście uderzali, jakby ta linia była waszym oporem. Jeżeli utrzymujecie ten poziom, z reguły są to odbicia ku górze, tak? Jak widzicie, w obecnej chwili niejako zamykamy się poniżej. Jednak warto podkreślić, że ten nasz stok RSI jest tutaj bardzo nisko, także już mamy to skorygowane i moim zdaniem z tej perspektywy krótkoterminowej, jeżeli tylko volume pozwoli, będziemy starali się tutaj po raz kolejny zaatakować ten poziom 21 900, tak? Co warte też podkreślenia, za każdym razem, kiedy uderzaliście głową w ten poziom, nie dochodziło do większej korekty. Ok? Za każdym razem cofacie się do kluczowego poziomu 786 na poziomie 21,125. Jest to ważne, gdyż widać, iż no Bitcoin jest na tyle silny, żeby utrzymać się powyżej tego poziomu, no ale też niejako nie jest niestety na tyle silny, żeby się przebić. Okay? Także tak jak mówię, no są tutaj, widać tutaj na tym wykresie i te pozytywy, i te negatywy, tak? No bo wiecie, że gdyby było odpowiednie volume, no to już dawno byśmy przebili się przez ten tutaj poziom, tak? Volume też nie powala, tym bardziej, że jest weekend. Także no tutaj
Z jednej strony bardzo ciężko jest przewidzieć, co się tutaj wydarzy, tak? Wiadomo, że im więcej razy będziecie uderzać głową w ten opór, tym ten opór staje się coraz słabszy, okay? I docelowo w końcu uda wam się przez niego przebić. Jednak z drugiej strony, im częściej jesteście wspierani przez tą wyraźną linię wsparcia na poziomie 21-125, tym to wsparcie staje się też słabsze, okay? Jak rzucicie sobie jeszcze okiem, to macie tutaj wyraźną linię wsparcia, o czym wspomniałem. Tutaj macie wyraźną linię oporu, jednak patrząc na świece, przepraszam, macie wyraźny opadający poziom tutaj oporu, ok? Czyli tworzycie tą niedźwiedzią formację, która nazywa się Descending Triangle i one w 70% spadają ku dołowi. Także jeżeli tutaj nie będzie odpowiedniego volume, no śmiem twierdzić, że po kolejnym dwóch, trzech retestach tego poziomu po prostu zejdziecie niżej, żeby przebadać poziom Golden Ratio na poziomie 2557, tak? Ten poziom zawsze stanowi kluczowe wsparcie, może nie kluczowe, ale silne wsparcie i silny opór. Także tutaj dużo się dzieje, jednak sygnały są bardzo mylące, tak? Bo z jednej strony macie niedźwiedzią formację, tą Descending Triangle, o której przed chwilą wspomniałem. Z drugiej strony nie tracicie tego wsparcia, co jest pozytywne, tak? Znowuż jesteście nisko na RSI i nisko na stoku, co też powinno spowodować jakiś tutaj impuls. No więc tutaj te sygnały są mylące i tak naprawdę, no, tak naprawdę, jak na upartego można by było powiedzieć, że tutaj od tego 18 czerwca to my po prostu idziemy bokiem, tak? Jak sobie zobaczycie, tutaj zrobicie jedną wyraźną linię i na dobrą sprawę tutaj wyraźną linię, no to widzicie, że to jest taki czop, nie? Takie pójście bokiem między 18600, a na dobrą sprawę 21800, tak? Także tutaj nie ma jakiegoś jak na razie mega volume, czy też mega jakichś byczych, bądź też niedźwiedzich newsów, żeby zaraz zrobić jakieś większe tutaj swingi. Na chwilę jeszcze to usunę. Chciałem Wam powiedzieć, że jest tutaj też fajny byczy statement na tej perspektywie krótkoterminowej. Okay. Jak widzicie, robicie coraz to wyższe dołki i coraz to wyższe potencjalnie szczyty, tak? Jedyny problem jest taki, że jeżeli nie będziecie w stanie z tego się tutaj kanału wybić, można to nazwać broadening channel, broadening wedge, okay? Ale problem jest taki, że wy musicie się wybić z tego ku górze, bo jak nie, to spadniecie w dół, okay? I nie będziecie po prostu wiecznie szli tak, dlatego że w pewnym momencie ten kanał wznoszący, na który patrzycie w tym momencie, on się zamieni. Szczególnie jak będziecie robili coraz to wyższe dołki, ok, raz, dwa i dajmy na to tutaj będzie wasz kolejny dołek i zaczniecie robić, przepraszam, dajcie mi tą linię tutaj, może nawet nie trzeba tego aż tak drastycznie robić. I zaczniecie robić coraz to tutaj wyższe szczyty, zobaczycie, że w pewnym momencie dojdziecie do apexu. Okay? I można to zrobić w taki sposób, bądź też można to zrobić w taki sposób. I może nawet taki sposób byłby bardziej tutaj zobrazował wszystko. I albo, przepraszam, usunąłem to. Jeżeli zobaczylibyśmy, zwrócili uwagę na tą linię i na tą linię, to tworzy Wam się horyzontalny trójkąt, który będzie napędzał trend, w którym jesteście, tak? Czyli spadniecie w dół razem z trendem, bo jesteście w trendzie spadkowym. Jeżeli zwrócicie sobie uwagę, usuniemy tą linię, to się nazywa Rising Wedge, okay? Czyli też niedźwiedzi pattern i po prostu spadacie z niego w dół. Więc jesteście w takim kanale wzrostowym, w takim broadening wedge, ale musicie z niego uciec, jeżeli chcecie zobaczyć wzrosty. Bo jeżeli nie, no to on się przemieni w dwie potencjalne niedźwiedzie formacje. I to wynika z tego, że macie słabnące volume, macie słabnące momentum i nie jesteście po prostu w stanie udowodnić tego, że będziecie co rusz robić te wyższe dołki i te wyższe szczyty. Rozumiecie?
I docelowo musimy przebić ten poziom 21.873, 21.900, żeby nałożyć impuls do naszego głównego celu 24.000. Ale tak jak mówię, jeżeli nie będziecie w stanie uciec i w końcu przebić tego kluczowego oporu i wybić się ku górze, po prostu spadniecie w dół. Okay? Jak głęboko w dół, no tego nie wiem, gdyż no tutaj jakby musimy zobaczyć, jak mocne, jak sromotne będzie to odrzucenie, jeżeli do niego dojdzie tutaj na tym poziomie 21.900. Okay? Na razie jesteście w kanale prowzrostowym, jednak tak jak powiedziałem, ten poziom zdeterminuje to, czy będzie sraczka, czy będzie euforia krótkoterminowa. Okay? Bo tak jak powiedziałem, ten tunel prowzrostowy bardzo szybko może się zamienić w niedźwiedzie formacje, które będą kontynuowały tutaj trend. A szczególnie Rising Wedge, czyli ta formacja taka, która tak się zaciska ku górze, przy słabnącym volume ona po prostu spada w dół. Także na razie powiedziałbym, że wszystko ma ręce i nogi. Jesteśmy bardziej nastawieni prowzrostowo niż prospadkowo. No jednak tak jak powiedziałem Wam, im więcej uderzacie głową w to wsparcie, one będzie coraz słabsze. Ale też im więcej razy próbujecie przebić ten tutaj poziom oporu, tym ten opór też będzie słabszy. Tutaj już możemy sobie zobaczyć. Oznaczyliśmy sobie te ruchy 1, 2, 3, 4, 5 ku górze. Moim zdaniem możemy już sobie zrobić, że ta fala trzecia nie doszła do tego poziomu 22.861, gdzie zakładaliśmy na podstawie tutaj FIBO. Myślę, że ona tutaj zakończyła się na tym knocie na poziomie 22.466. Nasza fala czwarta bardzo ładnie trzyma wsparcie tego poziomu 786. No i czekamy potencjalnie z tej perspektywy krótkoterminowej na ten piąty impuls, tak? Jednak mówię, kluczem do tego będzie tutaj przebicie tego oporu. I albo ta piąta fala zrobi nam 23 395, albo docelowo to, o czym rozmawialiśmy już od dłuższego czasu, czyli ten poziom 24 183. Dobra, z tej perspektywy krótkoterminowej to będzie tyle. Rzućmy sobie okiem jeszcze tutaj na perspektywę długoterminową. Pierwsze, co chciałem Wam pokazać, o czym już też w pewnym momencie rozmawialiśmy. Volume nie jest nam potrzebny. Gaussian Channel chcemy zobaczyć. Dobra, dwie rzeczy. Rozmawialiśmy o Gaussian Channel za każdym razem, kiedy Bitcoin tracił kluczowe wsparcie. Tak? Czyli tak jak to miało miejsce tutaj w przypadku tej Bessy, to była 15, tak? 315 dolarów bodajże, to Bitcoin tracił kluczowe wsparcie. Tutaj było kluczowe wsparcie na poziomie 6000 utracone. I w obecnej chwili mieliśmy to kluczowe wsparcie w okolicach 29 tysięcy. Za każdym razem po utracie tego kluczowego wsparcia Bitcoin schodził nam w bessę. Co ciekawe, za każdym razem widzicie, spędzaliśmy jakiś okres czasu poniżej tego Gaussian Channel i w pewnym momencie byliśmy w stanie wrócić tutaj do tego kanału, no i powoli nakładać ten impuls. Były pytania odnośnie tego, kiedy moim zdaniem będzie bezpieczny czas, żeby wejść w rynek. Tutaj przypuszczam, że osoby po prostu nie chcą jakoś specjalnie ryzykować, chcą poczekać, wolą kupić drożej, ale no być jakby pewnymi, że ta bessa potencjalnie się kończy. To oczywiście, kiedy zobaczycie Bitcoina wracającego do tego Gaussian Channel i zamykającego się powyżej tej dolnej strefy. Widzicie, tak jak tu? Odzyskujecie dolną strefę, później odzyskujecie środkową tą linię, wychodzicie ponad Gaussian Channel i w momencie, kiedy Bitcoin wyjdzie ponad ten Gaussian Channel, no to już jest ten sygnał tutaj prowzrostowy, tak? Ale nie o tym chciałem też mówić, tylko chciałem się odnieść do tego pytania. O właśnie, to jest to, co chciałem Wam pokazać. Pamiętacie, kiedy spadaliśmy w dół? Kiedy Bitcoin był powyżej 30 tysięcy, mówiłem Wam, że oczekuję Bitcoina na poziomie 22-24 tysiące. Od razu Wam mówiłem, że moim zdaniem, jeżeli utracimy poziom 22 tysiące, to poziom 20 tysięcy nas nie utrzyma, gdyż wszyscy stawiają na to, że ta tygodniowa dwusetka,
która historycznie nas utrzymywała za każdym razem, nas utrzyma. Ja wam mówiłem, że do tego nie dojdzie, gdyż po pierwsze historia nie zawsze musi się powtórzyć, a po drugie chyba tak jak każda pani w piekarni stawiała na to, że to utrzyma, to już było wiadomo, że to nie utrzyma, tak? Bo też giełdy robią tak, że jak wszyscy grają pod jakieś wydarzenie, no to muszą tak zrobić, żeby to oni zarobili, a nie żebyśmy my zarobili, okej? Ale nie to jest ważne. W momencie, kiedy utraciliśmy tygodniową świecą, to kluczowe historyczne wsparcie, którego no nie traciliśmy na dobrą sprawę, bo nawet tutaj knoty były, nie traciliśmy od bodajże 7 lat, zostało utracone, tak? I niestety z tego wszystkiego teraz jest to nasz opór. Okej? Także warto też wiedzieć o tym, że to, że my nawet przebijemy ten poziom na interwale krótkoterminowym 21 900, to mamy jeszcze do pokonania na 22 654, to kluczowe, ten kluczowy opór, przepraszam, tak? Czyli to, co było naszym historycznym 7-letnim wsparciem w momencie, kiedy schodziliśmy w bessy, bądź kiedy mieliśmy no, rozwolnienie na rynku, teraz niestety jest naszym oporem. Okay. I musicie też wiedzieć, że im dłużej będziemy walić w tą linię, tym niżej zejdziemy. I to nie dlatego, że ja sobie tak wymyśliłem, tylko dlatego, że ta linia zacznie nam tutaj zjeżdżać w dół. Okay? Więc ona siłą rozpędu, napędu w dół, ona nas zepchnie w dół. I to nie jest tak, że ja wam mówię, że idziemy w dół. Po prostu, jeżeli nie będziemy w stanie przebić tego kluczowego oporu, to my po prostu naturalnie siłą rzeczy zejdziemy w dół, prędzej czy później. Okay? Więc tam komentarze, które widzę. No, że idę na zielone pastwiska i oczekuję 14 tysięcy. Ja nic nie oczekuję. To po prostu samo się wydarzy, jeżeli nie będziemy w stanie nałożyć odpowiedniego volume, jeżeli nie wróci siła zakupowa do Bitcoina, to po prostu będzie naturalna kolej rzeczy, ok? Gdyż te EMAs, czy tak jak zawsze rozmawiamy na interwałach krótkoterminowych o 20 czy o 50, jeżeli jesteście poniżej 20 i 50, jesteście w trendzie spadkowym, jeżeli jesteście w powyżej, jesteście w trendzie prowzrostowym. To jest analiza techniczna 1 do 1 i tutaj nie ma żadnych wymysłów i żadnego dopowiadania sobie tego, co się dzieje. Więc dla mnie osobiście tutaj ta 200 tygodniowa będzie takim wyznacznikiem, czy my faktycznie jeszcze jesteśmy nastawieni jakby na potencjalne spadki. Oczywiście ona nie wkalkulowuje jakiegoś czarnego łabędzia, jeżeli Coinbase nam się wysypie albo Tether, tak? Ale patrząc na typowo z punktu analizy, to w momencie, kiedy jesteście poniżej tej 200, jesteście bardzo nastawieni prospadkowo, tak? Jeżeli uda się dojść na tym interwale krótkoterminowym do tego poziomu 24 tysiące, bodajże tam było, i uda nam się zamknąć tydzień powyżej tego poziomu 22 600, to będzie bearish statement od Bitcoina, tak? I wtedy możemy rozmawiać tutaj o potencjalnym powrocie do tego poziomu 29-30 tysięcy, o którym też już rozmawialiśmy w kilku ostatnich odcinkach. Także jak zobaczycie Bitcoina przebijającego 21 900, ale no bardzo problematycznie tutaj wiszącego poniżej 22 600, no to już wiecie, co jest waszym kluczowym oporem. Tak? Tak naprawdę fajnie byłoby zbudować jakieś momentum i przebić ten poziom, żeby po prostu go odzyskać, tak? Nawet jeżeli recesja na początku 2023 roku znowu zepchnie nas w dół, to my chociaż będziemy wiedzieć, że niedźwiedzio nastawiony Bitcoin jest wciąż w stanie przebić ten kluczowy poziom, okay? Gdyż my go nigdy wcześniej nie, no nigdy wcześniej, w ostatnich 7 latach go nie utraciliśmy, więc tutaj dochodzi ta taka nutka niepokoju, czy my będziemy w ogóle w stanie go odzyskać, tak? Ja wierzę w to, że tak, no ale są też osoby, które mówią, że nie. I że Bitcoin już nigdy nie wróci do swoich szczytów, tak? To może się wydarzyć, ale wydaje mi się, że patrząc na adopcję sieci i na rozwój kryptowalut, raczej jest to mało prawdopodobne. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Jak zawsze mam nadzieję, że film miał wartość dodatnią. Miłej niedzieli i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!